Przychodzi Baca, emeryt, do leśniczego z prośbą: panie leśnicy, czy ja mógłbym tutaj tą łoto ciupaską wyciąć sobie i porąbać parę drzew takich, co już i tak mota przez nacunę na ścinkę? Ja tam, dudku, za ty nie chcę, tak, no dla czysty przyjemności. Baco, no, dzisiaj to już technologia poszła tak do przodu, że o, tutaj takie smoki, widzisz pan, o, ten, no, forwarder jakiś tam, harwester, no to pierunem wycina, no to już nie te czasy. Dejcie spróbować staremu, co? No dobra, tutaj macie te kilka drzew, próbujcie. Baca jak ruszył tym swoim toporeczkiem, momentalnie wytrzaskał kawałek tych tutaj tego lasu i poukładał wszystko ładnie w kubiki. Kurwa mać! W ogóle zszokowany leśniczy. No, już zaskoczył mnie. Pan, no naprawdę, a tamten ten dąb taki tutaj grubaśny też da pan radę? Ło, panie, natychmiast! No i rzeczywiście. Błyskawicznie ściął i ładnie pokroił na kawałeczki. Co? Ło, szacunek wielki. I gdzie wyście się tego nauczyli? Na Saharze. No, Baco, ale na Saharze nie ma drzew. Już nie ma.